rok 1939, granica radziecko-fińska. Armia radziecka stoi tuż, tuż, a tu nagle za wzgórza słychać: jeden fiński żołnierz rozpieprzy 10 najlepszych ruskich. O, dowódca wkurzony radziecki wysyła natychmiast 10 najlepszych żołnierzy za wzgórze. O, słychać odgłosy walki i cisza. Jeden fiński żołnierz rozpieprzy 100 najlepszych ruskich, słychać. O cholera! O, radziecki dowódca wyznacza 100 i wysyła za wzgórze. Odgłosy walki, po chwili cisza. Jeden fiński żołnierz rozpieprzy 1000 najlepszych ruskich. Oż ty kurwa. Najpierw ostrzał artyleryjski. Katiusze poszły. Po czym 1000 ruskich zaatakowało. Huki, krzyki, gwizdy, dym, iskry. Za chwilę cisza. Na wzgórze wpełzł ranny radziecki żołnierz, zakrwawiony. Doczołgał się do stóp dowódcy. Towarzyszu, dowódco, nie wysyłajcie tam więcej naszych. To zasadzka. Jest ich dwóch.